Najczęstsze zaburzenia ząbkowania to właśnie pojawiający się miejscowy stan zapalny w jamie ustnej, czyli ząb chce się przebić przez błonę śluzową, zaś ta błona śluzowa może być zbyt twarda i nie przepuszczać tego nowo wyrzynającego się zęba. Najczęściej takie zaburzenia występują przy zębach stałych, kiedy przedwcześnie usunięty ząb mleczny albo brak zęba mlecznego powoduje, że błona śluzowa narażona na siły żucia, na działanie pokarmu, który w jakiś mechaniczny sposób działa na błonę śluzową, sprawia, że ta błona śluzowa jest twarda i ząb stały może mieć problemy w wyrzynaniu się. Kolejnym problemem w ząbkowaniu może być nie kolejne wyrzynanie zębów, które może budzić jakieś przerażenie u rodziców, bo na przykład wyrzynają się zęby sieczne boczne, nie ma jeszcze zębów siecznych przyśrodkowych. Jednak są to rozbieżności osobnicze, czasami tak się może zdarzyć. W zębach części stałych pojawiają się takie zmiany, jak na przykład zęby nadliczbowe, które utrudniają wyrzynanie zębów stałych. Braki zębowe, czyli braki zawiązków zębów, kiedy mamy poprzednika, czyli ząb mleczny w uzębieniu istnieje, zaś w uzębieniu stałym nie mamy jego następcy. Często tak się dzieje, na przykład są braki zawiązków zębów stałych przedtrzonowych drugich, czyli piątek i mamy piątkę mleczną, zaś nie mamy zawiązka zęba stałego. Warto wcześniej, jeśli jest takie podejrzenie, jeśli u kogoś w rodziny są takie braki, warto wcześniej na to zwrócić uwagę i zrobić zdjęcie przed ewentualnym usuwaniem zęba mlecznego, żeby nie było tak, że usuwamy ząb mleczny, zaś nie ma zawiązka zęba stałego. Mogą być różne zaburzenia w ząbkowaniu, jednak głównie one się zdarzają w zębach stałych, a w zębach mlecznych mogą występować zęby zrośnięte, bliźniacze. To jednak nie ma żadnego wpływu na cały proces kształtowania uzębienia i to, czy będą zęby takie, czy zrośnięte, czy bliźniacze, to nie jest, niekoniecznie będą takie same w uzębieniu stałym.